So let's start. Welcome to my talk, ScalaJS Web Without Pain of JavaScript. The first question, as always, is about the language. Is anybody here speaking English only? Raise your hand, because otherwise maybe I will talk in Polish. Is it okay for you? Raise hand for Polish. It would be easier also for me. Okay, to teraz już będę mówił po polsku i kiedyś zrobię to po angielsku dla innych. O mnie, Jarek Ratajski, jestem programistą, troszkę czarodziejem, anarchitektem. Programuję od 15 lat ponad w JVM-ie, w Scali troszkę. Frontendowe technologie też nie są mi obce i straszne, ale czasem programuję Commodore 64 8-bitowca. To jest super fajna zabawa. Pracuję w firmie CSS Insurance. To jest w Lucernie, to jest takie miasto pod górą, nad jeziorkiem pod górą, to jest u krasnoludów, jest naprawdę fajnie. I w wolnym czasie podróżuję sobie po takim fajnym kraju na rowerze. Dużo. No i to tyle o mnie. Pierwsza zasada jest taka, że możecie, myślę, że jest tyle czasu, że możecie mi w dowolnym momencie przerywać i pytać o szczegóły, dlatego pytajcie, nie martwcie się. O czym będę mówił? ScalaJS, dlaczego w ogóle? A jak to działa? I moje doświadczenia również z projektów faktycznie zrobionych dla firmy, chociaż większość doświadczeń, od razu mówię, mam z open source'owych prac moich własnych. Trudno powiedzieć, ale chyba więcej godzin spędziłem. I kiedy używać ScalaJS, a kiedy może lepiej sobie odpuścić. Tak na koniec podsumowanie. To teraz business case. Pracuję w ubezpieczeniach i jakiś rok temu pojawił się taki case, że mamy zrobić teraz super fajną aplikację, gdzie użytkownik będzie sobie mógł na telefonie albo na iPadzie, ale ze stronki www, bardzo szybko skonfigurować swoje ubezpieczenie. I tam będzie miał mnóstwo slajderów, kółeczek, on sobie będzie przekręcał, że chce taką sumę ubezpieczenia, a jak na przykład takie mam auto duże, bo tam duże, bardzo duże, naprawdę takie rzeczy tam były i chcę na przykład, że najwyżej to 1000 franków własnej zapłaty, bo tam jest taki system albo coś takiego, można to wszystko było płynnie skalować i dobierać. I fajne by było, żeby ten użytkownik od razu widział, i jak sobie dobiorę, że na przykład mieszkanie ubezpieczam na tam 100 tysięcy, to będzie taka suma ubezpieczenia, to tyle co miesiąc będę musiał płacić. I to musi się szybko przeliczać. No i myśmy to usłyszeli i tak pomyśleliśmy, no dobra, znamy nasze systemy serwerowe. Jak my będziemy, ten użytkownik będzie to przeliczył, będzie dobierał tego slajdera, to my zadamy zapytanie do serwera, my ten serwer dobrze znamy. Tam są mikroserwisy zrobione już 10 lat temu, to będzie on tam leciał, ten request, rozdzielał się na różne i już za 15 minut będzie odpowiedź gotowa, że 15 franków więcej albo mniej. No, to było troszkę przykre, jak powiedzieliśmy biznesowi, że się nie spodziewamy wiele dobra po tym, ale okej, no więc to jest opis tego. Chcieliśmy bardzo fajną aplikację, ale no nie wiedzieliśmy, czy ten serwer da radę, chociaż chłopaki mówili, że oni spróbują, ale my nie do końca wierzyliśmy, a jeszcze mówimy, no dobra, a użytkownik jest, bo oni często podróżują, krasnoludy w tym kraju, gdzie tam mieszkam, użytkownik jest w pociągu i tam jest słaba sieć, no to też robi ten, jak ten serwer odpowie, jak go nie ma. No to znowu jest kłopot. Ale z drugiej strony, powiedzieć, no przecież te ubezpieczenia, to akurat wiem, są ogólnie, jeśli chodzi o obliczenia, dosyć proste. I można by te wszystkie obliczenia nawet zrobić w JavaScriptie. Chociaż byłoby to dosyć przykre, ale to się da, no ludzie to robią, my to też czasem robimy. Problem polega na tym, że obliczenia są proste, ale potrzebują dużej ilości danych, tak zwanych tabel. Te tabele są ogromne czasami. Bo tam są na przykład jakie auta, ile, jakie tam mają współczynniki i tych aut jest mnóstwo i tak dalej. I te tabele są duże i po prostu o ile niektóre ubezpieczenia, na przykład ubezpieczenie domu, względnie prosto można by wyliczyć, bo tabele są małe, to na przykład samochodowe są takie, że uj, nie bardzo, bo klient musiałby przez pół godziny ładować stronę z tymi tabelami. Więc byliśmy w kropce, bo wiedzieliśmy, że tego się nie da zrobić, a nie wiedzieliśmy za bardzo, co w tej sytuacji, bo myśleliśmy tak, no pewnie niektóre będą działały szybko na serwerze, da się zoptymalizować i może okej, a pewnie niektóre na kliencie, ale tak naprawdę to my chcielibyśmy sobie móc zobaczyć, no dobra, to na kliencie działa prawie dobrze, więc zostawmy, a to w ogóle nie, no to przenieśmy na serwer, ale nie wiemy kiedy. Więc fajnie było, jakbyśmy mogli sobie tak przenosić. To tu, to tam. Więc tu padła taka myśl, no gdybyśmy to zrobili wszystko w JavaScriptie i serwer w JavaScriptie Node.js, to mielibyśmy tą możliwość, prawda?
No to porozmawiajmy sobie o JavaScriptie. To jest taka sentencja od Venkata, że kto w ogóle zna JavaScripta? Myślę, że jak tu jesteście... Widzę, że niektóre ręce są opuszczone. Jak to się stało? Okej. Myślę, że... A kto nie zna JavaScripta? No dobra, niektórzy się wstrzymali od głosu. Dobrze, to może okej, bo to jest właśnie tak, że większość ludzi pisze w JavaScriptie i go nie zna. To tak jest. Ja tak robiłem przez 15 lat, odkryłem w pewnym momencie. To jest większość programistów Java tak ma. Ale uwaga, bo to jest straszliwy język. Kto lubi JavaScript? Ręka w górę. Ja mam taką, to jest najtrudniejsza miłość mojego życia. Nie, lubię i nienawidzę. Głównie nienawidzę, ale czasem muszę powiedzieć, że on naprawdę odniósł sukces. Natomiast niestety jest bardzo łatwo z niego robić sobie drzeć łacha, mówimy po polsku. Nie wiem, czy ktoś widział Destroy All Software Talks. Cudowna, krótka prezentacja, polecam, gdzie właśnie jest między innymi polewka z JavaScriptu. No bo naprawdę łatwo się z tego śmiać, więc nie będę się teraz śmiał. Na innych prezentacjach pokazywałem też głupie rzeczy z JavaScriptu. Teraz się nie śmiejmy. Ale są dobre strony w JavaScriptie. One są małe, to jest taki znany obrazek. JavaScript Definitive Guide i Good Parts. Autor tego Good Parts niedawno robił prezentację Good Parts Reconsidered, gdzie odkrył, że z tych Good Parts, z tej małej części, to jeszcze tak naprawdę połowę trzeba wyrzucić. I to są Better Parts, ale to już naprawdę niewiele z tego języka zostaje. Naprawdę niewiele. No więc jest troszkę problem, ale okej. HTML 5 jest fajny. Kto lubi HTML 5 i wszystkie te rzeczy, które tam weszły? Uwielbiam to. Super. W porównaniu na przykład z Javowymi GUI, no to jest rewelacja. To nawet nie mówmy o Javowych, zapomnijmy o nich, przedepczmy je. Dobra. Single page application są super ogólnie. Fajne są narzędzia JavaScriptowe. Lubię je. Gulp. NPM jest całkiem okej. Na przykład, wiem, można teraz się śmiać z NPM-a, z tego, co się tam zdarzyło jakiś czas temu, ale... Okej, okay. W porównaniu z Javowymi na przykład narzędziami, z którymi ja większość czasu spędzam, to te są jakieś takie leciutkie, proste w użyciu, wszystko jest fajne, jakieś takie po prostu miłe. Uwielbiam je. Frameworki są przynajmniej innowacyjne. Można sobie różne rzeczy powiedzieć o AngularJS jedynce, że tam i Angular 2 jest lepszy, czy ReactJS, ale te wszystkie frameworki są innowacyjne i ciągle się pojawia coś nowego. To jest naprawdę super. Nie, ten cały environment JavaScriptu odniósł wielki sukces i jest to fajne. I jest jeszcze fajna rzecz w JavaScriptie, którą ja lubię. To ja to nazywam zasadą 2 sekund, że jak piszę, to najpóźniej w 2 sekundy widzę rezultat tego, co piszę na ekranie. Tego się nie bardzo... To się potencjalnie da z Javą, nigdy tego nie widziałem. Z Javą osiągałem tutaj efekty nawet 45 minut. I są takie frameworki, że robisz GUI w Javie, przesuwasz przycisk o 2 piksele w lewo, już po 40 minutach widzisz, o cholera, jeszcze 1 piksel. Okej. Dlatego... Ten świat jest dużo fajniejszy. I uważam, że jak się nie da zobaczyć w 2 sekundy albo coś koło tego, to lepiej w ogóle przemyśleć swój build system. No i ogólnie to jest też tak, że pisałem w tym JavaScriptie dosyć dużo i nie było aż tak źle. Jak się nauczyłem, gdzie są pułapki, to nie było tak źle. I z tym typesafety, tak to myślałem, może to nie jest aż tak ważne, to bezpieczeństwo typów, bo jakoś mi idzie bez tego. Piszę dużo testów. W JavaScriptie. Ten framework do testów JessMine jest super. Uwielbiam go. Nie ma czegoś takiego w Javie. Na przykład mokowanie czasu, że mogę sobie czas przeskoczyć. Uwielbiam to. Jakkolwiek, mimo wszystko, to jest moje podsumowanie JavaScriptu. Po prostu ten język jednak swoje czasy najlepsze ma już dawno za sobą. Znaczy, on jest teraz, ale to już jest rok 2016. Dużo się zmieniło, więc można naprawdę lepiej. Więc teraz spróbujmy, tak? Okej. Okay. Bo to jest rok JavaScriptu, ale mam nadzieję, że to jest rok końca JavaScriptu. Bo on się będzie rozwijał, mam nadzieję, dzięki takim rzeczom jak TypeScript, ScalaJS i też kilku innym, które wspomniałem, on się stanie po prostu językiem assembly of the web, po prostu w którym gdzieś tam sobie działa maszyna na tym. Natomiast my w tym nie piszmy. Znaczy to jest taki, ale możecie o tym ze mną porozmawiać. Teraz pokażę wam coś takiego fajnego. Hello, 4Developers. Nie wiem, czy to się uda, bo to jest moje demo z kodowaniem na ekranie, gdzie mój serwer wykonuje ten kod. On zwykle wykonuje czasem inny kod.
teraz wykona zły. Zaraz zapomniałem czegoś zrestartować, ale zaraz zrobiłem. Przy okazji link do tej prezentacji był podany na Twitterze, możecie sobie sami sprawdzić, też pokompilować, coś porobić. No to musiał to zrobić dwa razy, przepraszam, bo zapomniałem czegoś odpalić przed startem tej prezentacji. Ups. Tak, tak, to nie jest ten kod i teraz jak dam mu 5 sekund, to się zrestartuje i wykona dobry. Okej, o co chodzi? To, co widzicie na ekranie, to jest kod w czym? W skali, ale serwer, na którym to uruchomiłem, dostał ten kod w skali, przekompilował z tego JavaScript i odpalił to w przeglądarce. I zobaczyliście wynik w przeglądarce. No możemy sobie pokazać, jak to jest skala. Kto zna skalę tak ręka w górę? O, no dobra, a kto zna TypeScripta? To teraz uwaga, to znacie skalę w dużym stopniu. Jest, jak macie kod w TypeScripcie, to search and replace'em przeniesiecie go do skali 99%. Ten 1% będzie nieprzyjemny, ale 99% się przeniesie. Ja permanentnie zapominam, co jest co, ale powiedzmy tak. Napiszę teraz kod var x równa się 0, a mógłbym nawet napisać tak, int. Int równa się 1 czy 2, var y int równa się 2. I teraz zrobimy najbardziej skomplikowaną operację matematyczną we wszechświecie, x razy y. Nie plus, bo plus to by było za proste. I zobaczmy, co się stanie, coś tam się wykona. Jest 4, sukces. Dobra, czyli nie kłamał. Tu są takie rzeczy, że oczywiście podobnie jak w TypeScriptie, jak wiadomo, jaki jest typ, to nie musicie go pisać. To jest podobnie. Zamiast function macie def. Jest jeszcze jedna rzecz. Jak się to nazywa w Java, w TypeScriptie zapomniałem, ale jest też val, czyli stała. To się po prostu już nie można tego zmienić. Czyli jak macie stałą zamiast zmiennej, to piszecie val. Już nie pamiętam, w TypeScriptie const, okej, okay, no, także akurat w TypeScriptie jakoś rzadko z tego korzystam, ale to moja wina. No i w skali są takie fajne rzeczy, jak na przykład mógłbym napisać, że x to jest pewna sekwencja od 1 do 10 i mógłbym napisać x map na przykład, teraz to mi niepotrzebne, razy 2. Nie wiem, czy wiecie, co taki kod powinien zrobić, przynajmniej mi się wydaje, że powinien zrobić. Co zrobiłem nie... Val jest dobrze, czekaj, przepraszam. Już, przepraszam, ja zawsze już wiem, co zrobiłem źle. Ja zawsze mylę składnie skali z różnymi rzeczami innymi, to się powinno tak napisać. No, to jest tylko do 10 skalo, nie bądź taka wolna. No i to pojawiło się też takie, mamy po prostu tablicę przemnożoną przez 2. Tak się pisze w skali. To taki krótki ten, nie, skalę, żeby poznać, to troszkę czasu trzeba, ale jest naprawdę składnia podstawowa, jest dość podobna do TypeScriptu, to nawet chyba nie jest przypadek. Czyli ktoś miał tu prezentację i był na tej prezentacji, że TypeScript to jest Java plus JavaScript, to ja się z tym nie zgadzam, to jest właśnie bardziej skala z JavaScriptem. To też ta składnia TypeScriptu jest właśnie bardzo podobna do skali, jest zupełnie niepodobna do Java. Ale to taki po prostu szczegół. No i teraz o tej skali JS. Co to jest skala JS? To jest po prostu kompilator skali źródeł do JavaScriptu. To jest bardzo ważne. Skala normalnie kompiluje się do czego, kto wie? Do bytecode'u. Do bytecode'u, który jest odpalany na tej wirtualnej maszynie Java. Bytecode to taki pseudo-assembler. Natomiast to nie jest bytecode to JavaScript, czyli żeby skompilować źródła, musicie mieć oryginalne źródła w skali. I z tego się robi źródła w JavaScriptie. To jest bardzo ważna rzecz. Co jest ważne, ScalaJS to jest po prostu zupełnie agnostyczny technologicznie transpiler, czyli ten kompilator. Jego nie obchodzi, gdzie ten JavaScript uruchomicie. On nic nie wie o przeglądarce. Nic nie wie o Node.js-ie w ogóle. To jest po prostu tu JavaScript i teraz możecie to odpalić w przeglądarce, ten JavaScript, możecie go odpalić na Node.js-ie, możecie go odpalić z Angularem, z czymkolwiek, możecie go, jak są jakieś programy, których się pisze makra w JavaScriptie, to tam też można pisać w skali JS, wszędzie, gdzie po prostu JavaScript działa. I ludzie to nawet robią. Na przykład bardzo zabawna rzecz to jest właśnie wziąć kod w skali, skompilować do JavaScriptu i uruchomić na Node.js-ie, czyli mieć serwer Node.js-owy, gdzie jest kod napisany w skali. Naprawdę crazy, ale się da. Ludzie to robią. Co jest
z tym fajnego, wspiera całą składnię skali. Nie ma wyjątków. Co się da w skali, to się w tym da. Jeśli chodzi o składnię, co się nie da, to są biblioteki niektóre, ale to o tym będę mówił. Bo na przykład otwarcie pliku nie do końca zadziała, jak wszędzie zrobicie. Są duże ograniczenia. Na przykład wątki nie do końca. To działa na przykład z czymś takim, co jest, co się nazywa SBT. SBT, ponieważ nie znacie skali, to wam to jest Gulp dla skali. Działa mniej więcej jak Gulp dla skali, czyli takie narzędzie do budowania, które też działa w tym trybie, że pisze sobie kod, a on na żywo mi na przykład testy zapuszcza, na żywo mi rekompiluje. Taki bardzo sprytny system, bo kompilator skali jest bardzo wolny, ale z tym SBT, ponieważ on działa na żywo, to całkiem działa sprawnie. No i się świetnie integruje z dowolnymi bibliotekami i narzędziami, bo tak naprawdę nic o nich nie wie, pokażę jak robić taką integrację. Jest stronka bardzo fajna, gdzie jest wiele wyjaśnione o tej skali JS. Polecam tą stronkę i właściwie ma trzech bohaterów głównych. To są dwaj pierwsi, to są autorzy, Sebastian i Tobias. I trzeci to jest człowiek, legenda, Lichaoi. Polecam jego wideo. To jest świetny prezenter, który świetnie technicznie opowiada o skali JS. Zwykle on w 15 minut jest w stanie już wam przedstawić właściwie wszystko już do kompilatora. Nie wiem, jak on to robi, nie jestem w stanie, ale on to robi świetnie. Polecam po angielsku te prezentacje. To jest to nazwisko. ScalaJS. On robi generalnie wszystkim. Nawet jedną prezentację zrobił, że żadne demo mu nie zadziałało i nikt nie zauważył. Więc tak jest dobry. Ale to jest naprawdę niezły gość. I teraz jak się robi integrację? Na pewno, kto zna jQuery? Kto wie, że to jest zło? Cieszę się, ale pokażę jQuery, bo wszyscy znają. Załóżmy, że mamy znowu tą aplikację, this is Scala. Przy okazji ten println się kompiluje do console.log prosto, a ja wyświetlam console.log tu na ekranie, więc teraz zepsuję sobie moją prezentację. Ta prezentacja przy okazji to jest taka strona www, w 3D nawet zrobiona, ale to jest nieważne, to ją sobie troszkę popsuję. Może tak, po pierwsze napiszę, że to jest ScalaJS i stworzę sobie przy pomocy jQuery body i potem stworzę sobie ScalaJS diva, to będzie taki wielki div, gdzie wszystko sobie zadeklaruję. Może tak. Przepraszam, że tak brzydko napiszę, ale tak mi jest łatwiej w tej jednej linijce. OK. I teraz, no właśnie, i teraz to jeszcze z tym zrobię, do body dodam tego diva. To będzie zabawne, bo to się będzie działo w tym frameworku. I teraz jest odpowiednia biblioteka, gdybym tu na górze dodał w tej sekcji importów, to by to zadziałało, ale te biblioteki są gotowe, ale załóżmy na chwilę obecną, że jej nie mam, napiszę ją. Musi działać to i to, więc sobie po prostu zacznę pisać. Że object o nazwie jQuery, to jest ten tutaj, jak zaczynam. To jest taki obiekt javascriptowy, tak to się pisze w skali JS. I ma taką metodę apply. Metoda apply to znaczy, że jak wywołuje, to jest w skali taki koncept, jak wywołuje od razu funkcję na obiekcie, jakby jak obiekt jest funkcją przy okazji. To w ten sposób się definiuje, co się stanie, że podaje pewien selektor i tam, i on zwraca coś, co jest typu jQuery i ten kod jest napisany natywnie, on jest w przeglądarce. Musiałem do tej strony dorzucić jQuery jako bibliotekę. I to już zadziała ta operacja. I zwróci coś, co jest typu jQuery i teraz muszę tylko napisać, co to jest jQuery. A jQuery to jest taki obiekt w JavaScriptie napisany, teraz drugi, teraz ten z dużej literki, który właśnie, to jest coś w JavaScriptie, który ma takie operacje, na przykład append i dodaje jakieś, podaje inne dziecko, które też jest czymś z jQuery i zwraca znowu coś typu jQuery i ma operację remove. Remove będzie potrzebne, zaraz pokażę wam dlaczego. No i to w zasadzie to. Od razu, oczywiście jQuery ma więcej operacji, ale tylko potrzebuje na tą prezentację te dwie. I tu jest na przykład to append użyte. I teraz jak ja uruchomię ten kod, to rozwalę sobie mój framework prezentacyjny, mam nadzieję. Bo na górze wyświetlił się taki div i on będzie teraz psuł tą prezentację, bo on jest tam podczepiony do body w tym. Muszę go jakoś usunąć. Więc odpalę teraz kolejny kod, dopiszę tutaj, będę sobie... Mogę na przykład dostać się do dokumentu, to jest dom dokument, przy okazji już taka właśnie biblioteka jest, ktoś już ją napisał, już teraz nie chciałem pokazywać, jak się do domu dobiera, jest z użyciem tego JS Native i tam jest w tym dokumencie taka, są takie obiekty, jak na przykład i metody jak set timeout, gdzie mogę sobie zrobić jQuery super div, ten co tutaj stworzyłem i go po prostu usunąć. To w zasadzie tak. I
po 2 sekundach. I to już starczy. Zobaczmy, co się stanie. Teraz ten div z góry, mam nadzieję, tam widzicie trochę taki fragment, on powinien zniknąć. Zniknij divie. Po 2 sekundach jest, nie ma go. Super, mogę dalej robić prezentację. I tak to wygląda. W praktyce nie musicie tych wszystkich rzeczy pisać. Piszecie je, robicie co? Wchodzicie na stronę ScalaJS, sprawdzacie, czy jest biblioteka do jQuery, albo szukacie w Google. Do takich rzeczy to na pewno jest. Do Angulara, do Reacta, do wszystkich takich rzeczy są. Mi się zdarzyło, że nie było do bardzo fajnej biblioteki od czasu, zapomniałem, jak się nazywa. Do momentu nie było. Pewnie teraz jest. Co jest jeszcze fajne? Są, jeżeli znacie stronę Definitely Typed z TypeScriptu, to jest taka strona, która gromadzi wszystkie mappingi TypeScriptowe. Jest konwerter z TypeScriptu do ScalaJS. On nie jest doskonały, ale też działa. To jest chyba najfajniejsza rzecz, można sobie w swoim projekcie użyć. Czyli jak coś jest w TypeScriptie już stypowane, to w ScalaJS raczej się tego da użyć, chociaż, od razu mówię, niektóre frameworki w zmapowaniu w ScalaJS w ogóle nie trzymają oryginału, są dużo lepsze. Takim przykładem jest React. On jest cudownie zmapowany i jest dużo lepszy od moim zdaniem od oryginalnego Reacta, ale to jest już taki szczegół. Znaczy dużo fajniej się go używa. Dobra, to tyle na temat tego przykładu. Idźmy do następnego. Biblioteki, właśnie. Można podzielić je na 2 takie typy. Fasady, czyli jak coś jest w JavaScriptie napisane, to ten mappingi. To jest właśnie to, co się często w TypeScriptie robi, czyli taki mapping. I to są na przykład do takich podstawowych frameworków, to takie, które na szybko znalazłem, z rzeczy, których typowo używałem. Jeśli chodzi o frameworki UI, no to są takie. Od razu powiem jedną rzecz, że ten framework do Reacta jest rewelacyjny, znaczy ten mapowanie do Reacta jest rewelacyjne. To do Angulara jest takie sobie, jedno i drugie. Nie jestem z nich zadowolony, ale działa. Zrobiłem z tym kilka projekcików. Natomiast to jest do Angulara 2 i to jest bardzo słabe w tej chwili, ale się rozwija. Po prostu oni czekali, aż Angular 2 się wypuści, a teraz kombinują, bo oni chcą to zrobić dobrze. Czyli nie robią tego mappingu tak wprost, tylko próbują przemyśleć, jakby to naprawdę fajnie z użyciem skali używać. Dlatego to trochę trwa, ale zapowiada się obiecująco. Na razie jest to bardzo wczesna beta, może nawet alfa bym powiedział. Przy okazji, kto używał Angulara 2 już? Bo to fajna rzecz jest, to polecam. To działało już rok temu nawet. Znaczy, powiedzmy, w październiku już był fajny. A teraz jest jeszcze fajniejszy. Słucham? Okej. Okay. A teraz jest drugi typ bibliotek. To są takie biblioteki, które od dawna były w skali, ale ponieważ na przykład używały wątków albo dostępu do plików, to one nie bardzo mogą być użyte w skali JS, więc się teraz twórcy je na przykład naprawiają, albo niektórych wystarczy tylko przekompilować, bo pamiętacie, potrzebne są źródła, nie można użyć bytecodu, tylko trzeba źródła. Niektóre wystarczyło tylko przekompilować, a niektóre są przerabiane, przerefaktoryzowane tak, że ScalaJS na nich działa i tu takich, to są od razu mówię, ponieważ nie jesteście skalowcami, to niewiele wam z tego powiedzą te rzeczy, ale z takich ciekawszych, na przykład MicroPyCool to jest framework do robienia JSONa, bo w tych wszystkich serwerowych rzeczach strasznie trudno się robi JSONy, to nie jest JavaScript, więc to jest taki framework, który z obiektu skalowego robi JSONa i na odwrót i jego się da używać tu i tu, czyli na przykład jak sobie zdefiniujecie, że to jest moja klasa, ma takie pola, to robię z niej JSONa takim samym kodem i waliduję i deserializuję po stronie klienta i po stronie serwera. I to jest świetne. Biblioteka ScalaTax, czyli generowanie, taki templating. Mogę sobie wygenerować HTML-a tym samym kodem po stronie serwera i po stronie klienta, czyli mogę pregenerować stronę, a potem ją na żywo przerabiać. Świetna sprawa, jak macie jakiś framework CMS-owy na przykład. ScalaRX, czyli Reactive, odpowiednik troszkę RxJS-a, ACCA.js, bardzo eksperymentalna rzecz, ale fajna. Logowanie. ScalaTest, to jest bardzo fajna rzecz. To jest framework do testów. On troszkę przypomina już JessMine, chociaż nie jest tak, w innym względzie jest fajny. Natomiast to ja często robię. Jak piszę sobie kod w ScalaJS dla klienta, to jego testuję w JVM-ie, a nie w JavaScriptie. Z użyciem na przykład tej biblioteki rzadko testuję w JavaScriptie, bo trzeba odpalić tą przeglądarkę albo coś tam, albo Node'a, Fantoma, cokolwiek. Nie chce mi się, w JVM-ie to szybko działa, bezproblemowo, ten debug, który mam w narzędziach jest fajny, więc mi to wystarcza i to oznacza, że troszkę robię dziwnie, bo kod do JavaScriptu testuję pod JVM-em, ale do tej pory nigdy nie widziałem, żeby to był problem. Są oboczności, jak ten kod się wykonuje, ale są one rzadko widoczne i nie będę w ten detal wchodził. Jak wygląda budowanie? Wystarczy dodać taki plugin do swojego systemu budowania. To jest troszkę jak w Gulpie.
ktoś w ogóle zna SBT, bo... Okej. No to nie będę tego systemu wdrażał, to jest właśnie taki gulp dla skali. Wystarczy dodać dwie linijki i mamy taką operację fastopt.js, która po prostu kod przekompilowuje do szybkiego JavaScriptu i to się używa na development mode, czyli taki, że to ma być kod, który jest potencjalnie brzydki, ale szybko zostanie zrobiony, żebyśmy mogli sobie pracować i zobaczyć w te kilka sekund wynik, cośmy tam narobili. Jest z taką tyldą, to oznacza rób to ciągle, czyli jak ja sobie klepię, to on cały czas tam w tle przerabia i mi także jak oderwę się i przełączę się na przeglądarkę, to być może już to tam jest. No i zobaczmy, jak to działa. Teraz czas na demo. Może pokażę najpierw taką stronkę, gdzie to mam. Zobaczmy, czy ona w ogóle zadziała. O, czy odpaliłem demo, czy nie. Chyba jeszcze... O, to jest taka stronka, gdzie mam dwa przyciski. Jak naciskam ponga, to serwer odpowiada mi pingiem. Jak naciskam pinga, to serwer odpowiada pongiem. Przy okazji to działa też... Mogę się połączyć z drugim klientem i teraz, jak ja tu, muszę to rozdzielić jakoś sprytnie. O. Jak ja tu będę pisał ponga, to on będzie tam robił pinga i tak na odwrót. To jest po prostu taki prosty systemik. To chciałem tylko na użytek prezentacyjny. Jak to jest zrobione? Ten kod tutaj dzieli się na takie trzy części. Kod współdzielony, czyli kod, który będę miał ten sam na kliencie i ten sam na serwerze. I co tam się znajduje? A tam się znajdują takie rzeczy, jak na przykład ping message. To jest definicja klasy, że ping message to ma wiadomość i autora. Ja tego nie wykorzystuję, ale mam coś takiego. I mam coś takiego, że playfield state, czyli pole gry, można powiedzieć. I tam jest po prostu ileś wiadomości ping i ileś wiadomości pong. I mam takie metody ping i pong, że jak je podam, no to po prostu do tych list ping i pong się to dodaje. I to jest kod współdzielony, czyli na przykład właśnie, jeżeli ten ping message jest przesyłany teraz JSON-em, to jak ja coś tu dodam na kliencie, zapomnę o serwerze, to się wysypie, nie skompiluje, jest fajnie, bo przynajmniej będę o tym wiedział, że coś dodałem. Do tego mam kod w JVM-ie, czyli ten kod w skali, który się wykonuje po stronie serwera. Nie będę w niego w tej chwili szczególnie wchodził. Tam jest definicja jakichś websocketów, to jest typowy kod skalowy, jakaś inicjalizacja i tu się niewiele dzieje. Bo ten serwer nie musi wiele robić. Chociaż on też ma tam przechowuje sobie ten stan i odpowiada. I teraz mamy jeszcze kod JavaScriptowy, który tak naprawdę, co on robi? On ma te zdarzenia on ping click na przykład, gdzie coś wysyła. I co tu robi? Gdzieś tu powinienem znaleźć taki ładny kod prosty w Reakcie, tylko go gdzieś zgubiłem. Sekundka. To nie tu, to tu. O, tutaj jest renderowanie takim fajnym Reactem wbudowanym w skalę. To też jest fajne, to jest właśnie to Scala Tags, czyli ja mogę sobie pisać kod HTML-owy w skali. To wygląda głupio, ale ma parę zalet. To przez chwilę pomyślałem, żebym chciał używać JSX-ów i teraz nawet nie wiem, czy te JSX-y się da używać, ale potem odkryłem, że to jest całkiem mocne, bo na przykład trudno zrobić błąd walidacyjny, że nie wiem, osadzę diva w UL albo coś takiego, bo to się nie skompiluje. Co więcej, jak wywołuję tutaj na przykład wywołuję sobie jakiegoś przycisk, to będzie tutaj, on klik, to ta metoda musi być. Po prostu to wszystko się kompiluje. To jest w pełni bezpieczne, łącznie z tym renderowaniem. Ja nie mogę nawet zrobić niewalidowalnego HTML-a. Lubię to. Chociaż też ma to swoje przykre strony, bo ten kod potrafi się zrobić bardzo brzydki szybko. Ale ogólnie to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Ten rendering tutaj jest dosyć prosty do pisania. Te zdarzenia on klik są fajne. No i dobra, nie będę wam chyba pokazywał, jak to rozbudowywać, bo nie chcę tutaj czasu za dużo stracić, ale to jest wszystko na żywo. Jeżeli ja sobie teraz zmienię, może to pokażę. Jeżeli tutaj dołożę na przykład counter integer, to w pierwszej kolejności powinno mi się teraz wywalić w paru miejscach, tylko przejdę, gdzie to jest, że to się nie skompiluje. No i tutaj teraz, jedna rzecz taka, to jest SBT. SBT działa tak, że pierwsza kompilacja, dopiero to odpaliłem, jest zawsze bardzo długa, a potem są coraz szybciej. I tak się schodzi gdzieś do mniej więcej 3 sekundy, co jest dla mnie nieakceptowalne, bo powinny być 2. Ale oni pracują nad tym, żeby to było szybciej. No teraz, teraz to zrobiło jakąś straszliwą rzecz.
że to zrobi nawet z pół minuty. Zaraz zrobimy, pokażę wam, że to działa coraz szybciej. Bo tutaj jest... Aha, wy nie widzicie tego... O, teraz się wywalił ten kod w kompilacji. Ale jeżeli na przykład teraz to cofnę, to on się powinien znowu poprawić. To trwało u niego w tej chwili 40 sekund. I to jest takie... O, i chyba wiem, dlaczego mój system działa wolno, bo nie podłączyłem zasilania. Przepraszam, ale to jest Lenovo. Gamingowy sprzęt. On powinien działać tylko parę minut, no, bez zasilania. I teraz będzie miał trochę więcej powera. OK. Czyli co, mamy tutaj... I teraz się kompiluje. Przy okazji, jak kod się skompiluje, teraz, to się, to teraz wam powiem, co się dalej z tym dzieje kodem, bo są tworzone te wielkie zwały JavaScriptu skompilowanego, a potem ten JavaScript jest obrobiany przez Gulpa razem na przykład z Lessem, z Sassem, czymkolwiek chcecie. Jak ma, to jest połączone z Gulpem i zaraz o tym opowiem. Dobra, przejdźmy, bo teraz zrobiło to 15 sekund potem i dojdzie tak aż do 3. To jest tak fajnie, że im dłużej pracujecie, zwłaszcza z pojedynczymi klasami, tym to coraz szybciej idzie, więc całkiem jest to wydajny system, ale mówię, jeszcze tej jednej sekundy bym tam chciał, żeby było to szybsze. Ponieważ i tak to jest dużo lepsze niż te 40 minut w typowym Javie. Czy może nie typowej, ale w źle zrobionej. Natomiast to jest szybki tak zwany JavaScript. On jest wielki, potężny i fajny tylko do developmentu. Jak robimy produkcyjny release, to robimy full opt.js. To jest ten sam JavaScript, tylko przerzucony przez Google Closure Compiler, czy coś takiego. On jest, co ważne, on jest mniejszy. I teraz, jak on jest mały? Więc to są czasy, w praktyce od razu powiem, jestem zwykle koło 3 sekund. Zdarzało się rzeczy, że było przecież 1 sekundę, ale to są wyjątki. Zwykle to są 3 sekundy kompilacji. Czas, ten kod zoptymalizowany to jest po zzipowaniu około 100 kilobajtów. Tak wygląda praktyczny projekt w ScalaJS, jak duży JavaScript dołączamy. To jest i dużo, i mało, zależy dla kogo. Od razu niezzipowany to jest mniej więcej dokładnie 500 kilobajtów. Hello World to jest tam powiedzmy te kilkadziesiąt, ale nikt nie pisze Hello World. Jak tylko zaczniemy używać skomplikowanych rzeczy w skali, no to się zaczyna to robić, ale gdzieś w okolicach właśnie tych 500 kilo niezzipowanego, 105 kilo zzipowanego się to tak zatrzymuje i stabilizuje. To są takie rzeczy z normalnych projektów. Zebrane i inni ludzie mniej więcej to też potwierdzają, że to tak wygląda. Czyli są zastosowania, że to będzie przykre, ale w większości to nie przeszkadza, bo to jest mniej niż jeden wasz obrazek. Także tak, spoko. Najfajniejsze rzeczy ze ScalaJS. Jest łatwo się przerzucić ze JavaScriptu na skalę. Łatwiej na przykład niż z Javy na skalę, bo składnia jest podobna. Mamy tego vara i kilka rzeczy jest fajne. Zmieniamy function na def, vara zostawiamy, czasem zmieniamy go na vala i już idzie. No nawet zdarzyło mi się i pokażę wam taki przykład, że kod wziąłem po prostu z JavaScriptu, taki kawałek kodu i search and replace'em właściwie przerobiłem go na skalę. Później go lekko jeszcze dopasowałem, żeby był ładniejszą skalą, ale on prawie od razu działał. Jest możliwość używania wszystkich tych fajnych narzędzi JavaScriptowych, które lubię, i frameworków. Nie przeszkadza ten framework na tym. Jest wystarczająco szybki, jeszcze o tym będzie mówił, i działa debugowanie. Dlaczego? Bo mamy source mapy. Co nie działa w debugowanie, kto wie? To jest to sam problem, co w TypeScriptie, tylko gorszy? Tak, znaczy w debugowaniu dostajemy na twarz, jak podglądamy obiekty, dostajemy skalowe obiekty, które wyglądają jakiś dolar, coś tam, straszliwe rzeczy, taki podgląd wewnętrzny, nic nie mówi, to nie jest ten ładny JavaScriptowy obiekt. Obiekt może być ładny, jak go nazwiemy, że to jest JS export tak zwany, że on jest wtedy, na przykład jak pracujemy z Angularem, to trzeba dużo obiektów eksportować, tak żeby on, że on jest produkowany od razu jako taki ładny w JavaScriptie, ale to jest rzadkość, normalnie tego nie robimy, bo to jest też niewydajne, i na przykład jak typowy debug czasami wygląda brzydko, czyli linijki się zgadzają, ale to, co mamy w podglądzie zmiennych, niewiele nam pomaga. Tak, to jest jedyna wada tego debugu. ScalaJS ekosystem rośnie, co chwila się pojawiają nowe biblioteki, ja też dorzuciłem tam już swoją jedną do na przykład szyfrowania asymetrycznego, właściwie do sygnatur, taka, która korzysta na serwerze z JVM-owych mechanizmów do tego bardzo silnych, a w przeglądarce z tak zwanych subtool crypto, czyli takich wbudowanych na przykład w Chroma, w Firefoxa już też fajnych bibliotek do asymetrycznego szyfrowania i fajne, bo na przykład możesz sobie testować kod na JVM-ie, co ja właśnie lubię, bo to jest jednak fajniejsze niż jakoś tam w przeglądarce czy z innymi narzędziami. No i fajne, że można ten kod współdzielić. I powiem tak, i nagle odkryłem, że to typesafety jest jednak fajne. Ja mówiłem na początku, że może jest troszkę przeszacowane, ale jak pracowałem w prawdziwym projekcie i nagle się okazało, że
Na przykład wszystko, co się dzieje, potrzebuję dużo promisów, potrzebuję z Angularem. Jak to miałem w JavaScriptie, to się bardzo często gubiłem. A co to jest? To jest zmienna, czy to jest promis zmiennej, czy coś tam? A potem jeszcze to kombinuję i się zaczyna piekło, bo tego nie wiem. A tutaj, to ja mam podpowiadanie składni. Jak ja piszę kod, to on mi mówi, bo on mi teraz pokazuje, że mam użyć map. Aha, skoro map, to znaczy, że to jest future albo coś takiego, czyli promis. I to wszystko jest i to jest naprawdę fajne. No i odkryłem nagle, że coś, co zawsze się bałem robić w JavaScriptie, czyli refactoring, czyli no, stwierdzam, że ten kod już nie jest taki, bo się tyle pozmieniało, że trzeba coś tu poprawić, to refactoring w skali jest super prosty. Przerabiam, jak coś zrobiłem źle, to kompilator mi mówi, że to nie pasuje, ten typ się nie zgadza. I nie mam w ogóle żadnych teraz problemów, żeby zmieniać co tydzień mój system czasami gruntownie. Jak tylko dostrzegnę jakiś problem. W JavaScriptie, jak coś już raz zrypałem i ten system był duży, to nie. Bo nie wiem już, czy to kiedykolwiek ruszy ponownie. Widziałem duże, nawet zakończone sukcesem refaktoringi w JavaScriptie, ale to jest zawsze strach. Nawet jak, a jak masz dużo testów, to co się dzieje? Mi się to zdarzyło. Miałem super pokryty, wielki projekt w JavaScriptie pokryty testami. Jak go zrefaktorowałem, to żaden test nie mógł działać, bo trzeba było te wszystkie testy zmienić, bo one nie pasowały. Są testy, które blokują refaktoring. Też głupia sprawa, ale to się zdarza często. Czyli tu jednak to te typy coś dają. Jeśli chodzi o wydajność, jest całkiem fajnie, więc to są jakieś testy z benchmarków opublikowane, ja ich nie robiłem, jest podane jak dokładnie, jaka jest metodyka, wszystko, metoda i jest wszystko fajnie. Ja też robiłem swoje testy, moje wyniki są takie maksimum 3 razy wolniej od JavaScriptu, zależy. Teraz pytanie, jak wam zależy, zależy co robicie. Im bardziej robicie takie arytmetyczne rzeczy, tym raczej ten czas się zbliża, jest mniej więcej taki sam, ale jak chodzicie po różnych tam domach i tak dalej, to wtedy się czasem okazuje, że JavaScript goły jest po prostu szybszy, ale tak zależy co. Ale to też inni mówią, że tak mniej więcej do 3 razy. To jest taki przykład kodu, który wziąłem. On może dla was być prosty do ogarnięcia, jeżeli jesteście JavaScriptowcami, bo to jest kod, który ściągnąłem z JavaScriptu i przerobiłem na ScalaJS, głównie search and replace'em. I gdzieś tu dodałem jakieś takie słodkości JavaScriptowe, jak skalowe, przepraszam, jak tu, że to jest już składniowa skala fora, ale nawet nie trzeba wszystkich takich rzeczy robić. I to jest kod, który robi coś takiego, to nie jest mój. Teraz sobie chwilę poczekam, aż się to przekompiluje na nowo i odpali. Co to robi? To przy okazji korzysta właśnie z Canvasa. Aha, jakby co, ta moja kompilacja tu jest długa, bo ja to wysyłam na serwer, który to od nowa robi, to nie jest ten właśnie, oj, i to jeszcze do tego się wysypało. Muszę tutaj coś poprawić, żeby on załapał, że zmieniłem kod, bo to jest mój serwer kompilacyjny, on nie jest doskonały. Musicie mu to wybaczyć. On robi tam po prostu dziwne rzeczy. Można go przy okazji testować też na żywo. No i teraz zamarło wszystko, bo generowaliśmy takiego fraktala. Kod w JavaScriptie, taki sam jak tu odpalę, to działa minutę, ale to jest błąd mojego frameworku. Normalnie działa, ten na przykład jak działa prawie 2 sekundy, to taki sam w JavaScriptie około 700 milisekund, coś takiego. Mniej więcej moje pomiary tak pokazują i to dlatego głównie, że tu korzystam z Canvasa i to właśnie są te miejsca, kiedy JavaScript w porównaniu do ScalaJS jest troszkę szybszy, jeżeli robię coś intensywnie. I teraz, jakie są problemy ze ScalaJS? Bo ja pracowałem tutaj w prawdziwym projekcie, to był mały projekt, ale jednak pracowałem z ludźmi i to mieliśmy coś tam na zrobić w jakimś określonym czasie i ktoś nas doglądał, bo większość w ScalaJS się pisze jednak open source dla siebie, dla fanu. I to są właśnie te problemy. Obiekty w ScalaJS to nie wyglądają jak zwykłe JavaScriptowe obiekty. I teraz najważniejsza rzecz, musicie lubić Javę. Scalę, przepraszam, nie, Javę nie lubcie, Scalę. I Scala to jest bardzo jednak kontrowersyjny język, po prostu niektórzy jej nienawidzą, niektórzy ją kochają. To trzeba o tym wiedzieć. I na przykład w moim teamie miałem, generalnie ja najbardziej lubiłem Scalę. Miałem kolegę, który był bardzo efektywny i robił super rzeczy w Scali, ale wcale jej nie kochał. I miałem kolegę, który nienawidził Scali, po prostu. Taki jeszcze jednego, który nawet nie chciał na to patrzeć. No to jest taki, i to się zdarza. Musicie być na to, jeżeli wprowadzicie Scalę taką, to może się okazać, że macie hejterów tam od razu, którzy tego nie cierpią. Jakiś ten język, po prostu tam nie ma ludzi, którzy mają to gdzieś. Albo to kochasz, albo nienawidzisz. To jeszcze gorzej niż JavaScriptem. Są do tego przyczyny, bo w skali można pisać kod, który wygląda tak. Okej, ale będę mówił na koniec jeszcze o troszkę o TypeScriptie. Tak. Ale myślę, że TypeScript nie jest tak straszny, bo skala to jest nawet właśnie dla javowców, to też straszna rzecz.
te wszystkie biblioteki fasadowe w rapery nie są wszystkie perfekcyjne. React fajny, Angular 2 nie fajny, cwaj. Już mi się te niemieckie korzenie obudziły. I wszystko jest troszkę beta. Sama ScalaJS to jest wersja 0.6.8 w tej chwili. To niby jest beta, ale ona jest dosyć stabilna. Natomiast frameworki nie. To się, wszystkie te frameworki, nawet bazowe, one się potrafią zmienić, potrafią mieć bugi, chociaż ja rok temu już coś robiłem i nie miałem wielkich problemów ze ScalaJS. Jedno, co mnie nas czasem męczyło, że framework do robienia JSONa potrafił czasami odmówić pracy i trzeba było na przykład głupią rzecz dodać pole w obiekcie, żeby znowu zaczął działać. To wtedy jeszcze dowiedziałem się, że coś robiliśmy źle, ale on nam nie mówił, co robimy źle i to była taka wada, taka praktyczna rzecz, która się zdarzyła. Także ważna rzecz, ja jednak dobrze znam JavaScripta, nie powiem, że przechodzę perfekcyjnie te wszystkie quizy z najgorszych trików, ale znam i to pomaga, bo jak coś nie działa, to wiem dlaczego, bo patrzę w ten kod i o, rany, to coś jest źle, ale to na ogół nie znaczy, że ScalaJS coś złego wygenerowała w JavaScriptie, to znaczy, że czegoś nie wiem o ScalaJS i trzeba na przykład użyć innej biblioteki albo coś, ale jak macie samych skalowców i dacie to im, bawcie się, generujcie frontend, to na dzisiejszy dzień, w tym roku najprawdopodobniej poniosą katastrofę, bo gdzieś trafią na coś, czego nie wiedzą o JavaScriptie albo o bibliotekach i umrą. Muszą mieć wsparcie kogoś, kto zna głęboko JavaScript. To się w przyszłości może zmienić, bo teraz na przykład piszecie, nie wiem, w C++, w Javie, nie znacie już na ogół assemblera albo nie musicie. A kiedyś tak było, ja jeszcze pamiętam, w latach 90. to jeszcze pisałem w C, to musiałem znać assembler, żeby być efektywnym, bo czasem coś nie zadziałało. Okej. No i nie wszystko działa z tych natywnej skali, na przykład no, wielowątkowość, IO, no różnie. No, to jest taka rzecz w skali, która jest często używana, na przykład w JavaScriptie. No, nie mogę sobie w metodzie wywołać jakiegoś Ajaxa, na przykład mam zwrócić ile, a żeby policzyć, to muszę się teraz odwołać do serwera. Mogę zwrócić promis, ale nie mogę wywołać serwera, poczekać tutaj, aż tam dostanę odpowiedź i teraz wrócić. Tego się nie da. W skali to jest naturalne, że się da. Jest taka metoda await result. Trzeba wszystko przerabiać na promisy. Co nawet mówię, skala w tym pomaga, ale trzeba o tym pamiętać. I teraz biblioteki skalowe są w wielu miejscach przerabiane na taki styl, jak te, jak w tym. Co jest fajne w dzieleniu kodu? Nie ma już zepsutych Ajaxów, zmieniamy struktury, to się przynajmniej coś tam nie skompiluje. Można walidację robić tu i tu tą samą. Mnóstwo takich rzeczy. To nagle się okazuje, że jest wiele miejsc, gdzie ten kod jest taki sam i już nie trzeba go po prostu duplikować. Nawet udaje się w tej wielowątkowości i w IO troszkę kodu zrobić wspólnego. Na przykład na koniec tu się zapisuje do local storage'u, a tu do plików, ale jest jakiś kod wspólny, który coś tam obrabia i to coś się da. Cross-compiling libraries, czyli właśnie te, które się tu i tu kompilują. Przykłady takich fajnych bibliotek, na przykład S-logging, to jest biblioteka do logowania, diagnostyczny log, który działa i w przeglądarce i w tym. I możemy na przykład logi z przeglądarki wysłać na serwer, tam jest dużo takich fajnych rzeczy. Teraz SBT build. Jak wyglądał mój build? Trochę mi się czas skończy, ale postaram się szybko mówić. To jest kod dzielony, to jest kod w JavaScriptie. Wszystko to jest kod w skali, ale to jest kod dla JavaScriptu, a to kod dla JVM-a. Na koniec mam ten narzędzie SBT, który tworzy na przykład takiego fast-op.js-a, czyli wielkiego JavaScriptu, który razem z częścią webową, tu są też lessy, CSS-y, cokolwiek tam mam, inne biblioteki JavaScriptowe, jest przerabiany przez Gulpa, serwowany na porcie na przykład 9000 do przeglądarki i mam też tak zwane Gulp proxy. Kto to wie, co to jest Gulp proxy? To jest takie, żeby pod portem 9000 widzę wszystkie strony statyczne, ale wszystkie małe wywołania do serwera są mapowane na port na przykład 8080 i są wywoływane z serwera javowego czy tam skalowego. To jest taki myk, żeby nie mieć problemów podczas developmentu z cross-origin i takimi rzeczami. Potem na koniec mogę to sobie dopakować full opt do jednego JVM-a i to pakować nawet takiego jara, to jest serwer, bierzcie, uruchomcie jedną linijką, tam jest to wszystko spakowane. To jest bardzo wydajny system, bo co ważne, jest wydajny dla programisty, żeby tym szybko pisał i na koniec jest to ładnie pakowane do jednego pliku i nie wiem, na Dockerze czy czymkolwiek się ładnie uruchomi na JVM-ie. I teraz, jakie mamy alternatywy? Tak, ciekawostka, bo ja pracowałem z różnymi alternatywami. Kto wie, co to jest GWT? Więc myślałem, że to nas zbawi. Piszemy w Javie i to jest taki framework i wszystko się wygeneruje, cały klient. I to się okazało dramatyczne, bo tam czasami znam projekty, gdzie na przykład 15 minut się czekało właśnie na to przesunięcie przycisku albo coś takiego. Bo tu piszemy w Javie i to jest cały wielki GUI framework. Po prostu za dużo to się okazało i za bardzo też, na przykład jak się okazało, że chcemy użyć tą fajną bibliotekę do tych, jak to się nazywa, chartów, czyli
diagramów. Nie ma jak tego zintegrować. Albo jest po zintegrowaniu działa to wszystko strasznie. To były te problemy. TypeScript to jest alternatywa. Ja to nazywam JavaScript++ troszkę. Jest fajna, jeszcze o niej będzie. Dart. DukeScript to jest najbardziej szalona rzecz, o jakiej słyszałem. Piszemy w Javie, robi się z tego bytecode. Bytecode jest uruchamiany w przeglądarce, bo ktoś napisał w JavaScriptie maszynę wirtualną Javy. To wygląda straszliwe, ale widziałem to w działaniu i to działa całkiem fajnie. Byłem zaszokowany, po prostu nie mogę w to uwierzyć, ale to jest całkiem ciekawa alternatywa dla Javowców. Jest jeszcze jedna alternatywa dla Javowców, Jsweet, ale to jest nowy projekt. Nie mam o nim zielonego pojęcia, bo robiłem tylko Hello World. Czyli Java do JavaScript. To jest właśnie taki to samo, co ScalaJS, tylko w Javie. Tutaj jednak różnice w składni są dużo, ale jeżeli dużo większe, ale jeżeli ktoś zna dobrze Javę i nie chce się uczyć Scali ani JavaScriptu, to może to jest alternatywa i może w przyszłości być ciekawe. No i ScalaJS, największym problemem jest to, że nie ma tam żadnego wielkiego gracza za tym. To są po prostu banda ludzi, nie stoi za tym żadna firma, żaden Microsoft. Jeśli chodzi o taką tabelkę, największym uważam alternatywą dla ScalaJS TypeScript jest i takie porównania rzeczy najważniejsze, że to jest nadzbiór JavaScriptu, to jest po prostu Scala. TypeScript uważam jest bardzo łatwy do nauczenia się. Można się go uczyć stopniowo. Fajnie w Scala jest taka, że może szybko w to wejść, to pokazywałem, że można, ale jednak potem ta nauka spowalnia. To jest, żeby zacząć używać Scali tak jak trzeba i czerpać z niej dużo radości i też mieć te benefity, to nawet bym powiedział, że trwa miesiącami. Chociaż można coś zrobić w pierwszym tygodniu, ale tak naprawdę zysk jest dopiero później. Tu mamy ten definitely typed, jest naprawdę mnóstwo wraperów do JavaScriptowych bibliotek w Scali, że jest mało, czasem się korzysta z tych właśnie przekonwertowanych TypeScriptowych. To jest ważna różnica. I teraz tu jest to typesafety. W TypeScriptie to jest opcjonalne. Możemy, nie musimy. Tak? No, który... Tak. Tak, ale no okej, okay, no właśnie pytanie, używasz czy nie, no to ScalaJS to musisz. Właściwie inaczej, w Scali też, JS też się da, są takie sposoby, żeby używać obiektów bez sprawdzania typu, można nawet taką składnię w kropce, ale to jest wyjątek, to już trzeba się namęczyć, coś trzeba zrobić, żeby to użyć. Tu przychodzi ta pakusa, od razu mówię, w jednym projekcie, gdzie miałem właśnie TypeScripta, częściowo ScalaJS, był raz fajny bug i to właśnie był w jednym tym miejscu, kiedy ja miałem taki gorszy dzień, stwierdziłem, nie, no nie dorobię tych typów w tym miejscu, w tym TypeScriptie, zostawię to. I tam się właśnie wywaliło, no dziwne. Ale takie rzeczy się zdarzają. Tu jest ten kompilator TypeScripta, jest naprawdę szybszy w Scali, on jest wolniejszy, mówię, to jest te 3 sekundy cykl praktyczny. W TypeScriptie jest prawie niezauważalny. Server code można też robić w TypeScriptie, to jest Node.js, czemu nie? Ale w Scali no to działa na JVM-ie. Są jednak różnice. Ja powiem, no jednak JVM ma wiele rzeczy potencjalnie, jakby powiedzieć, gdzie się tak łatwo w pułapki nie wpadnie i jest dowiedziony, że jest naprawdę dobry. Chociaż powiem tak, Node.js też działa. Tu się można kłócić, ale to jest ta różnica. Najfajniejszy feature, Angular 2 z TypeScriptem jest świetny, Angular 2 ze Scalą JS nie. Najfajniejszy feature Scali to jest jednak refactoring, moim zdaniem, który tutaj też w TypeScriptie jest możliwy, ale narzędzia są nie aż tak dojrzałe, jak w tej chwili do Scali, to już wiele lat mają i tam się cudowne rzeczy robi kilkoma kliknięciami i to jest super. Najbardziej wkurzająca rzecz to właśnie w TypeScriptie, nawet jak szukam czegoś na Stack Overflow, jak to zrobić, to dostaję odpowiedź niby, że w TypeScriptie, ale to jest JavaScript, to jest standard właściwie rzadko jest inaczej. I teraz dopasuj sobie sam, a jak się uczysz tej skrypta, to wiesz, co dopasować? Nie bardzo. Najbardziej wkurzająca rzecz w Scali to właśnie skala obiekty podczas debugu. To czasami przeszkadza, jeżeli debugujesz w przeglądarce. I teraz kiedy tego używać? No więc uważam tak, standardowy przypadek biznesowy, jesteście dużą firmą, macie jakiś tam projekt, nie chcecie ryzyka wnosić, nie chcecie, żeby ktoś na nas tam potem palcem pokazywał. TypeScript jest raczej lepszym rozwiązaniem standardowo. Scala to jest, jeżeli wasz team po pierwsze kocha Scalę, cały team albo prawie cały team kocha Scalę, to wtedy oczywiście, jeżeli, że tak powiem, te owoce chcecie zbierać w dłuższym terminie, chociaż ja robiłem bardzo krótkie projekty, ale no właśnie to miały być też krótkie, ale powiedzmy tutaj setup, jak nie macie czegoś gotowego, może was troszkę zabić, mieć tydzień czasu na przykład, albo coś takiego, w TypeScriptie ten setup można zrobić w godzinki, chociaż od razu mówię, na moim GitHubie są gotowe projekty, na przykład ten ping-pong to jest taki template projektu, który możecie wziąć od razu. I tu można mieć dużo fanu, tu też można mieć fan, ale to jest taki fan bez ryzyka. Tam Scala jest jeszcze w tej chwili na dzień dzisiejszy troszkę ryzyka.
I to właściwie by było tyle, dziękuję. Jak będziecie wychodzić, to nie pamiętajcie, żeby wciskać przycisk. A jeśli jakieś pytania, to chętnie odpowiem.